Witam, witam z tej strony Xoxo, a przed wami kolejny odcineczek z Star Stable, z środowej aktualizacji. Generalnie ominęły mnie trzy aktualizacje, ale trudno. Pierwszą to była te konie, no jednak kupiłam, nie chcę mi się, serio tak szczerze, chciałam to nagrać, ale jakoś tak wtedy nie miałam weny i potem to już stwierdziłam, że tego nie nagrywam. No i kupiłam tego jednego konia i ominęły mnie dwie właśnie tutaj aktualizacje z tą farmą. Ale tego też nie nagrałam. Znaczy te zadania nagram, bo chciałam to generalnie nagrać wcześniej, ale stwierdziłam już, że skoro ma dojść ten wyścig, to już nagram to jako jeden odcinek. No generalnie na moje oko trochę się zmieniło, ale nie aż tak bardzo. No także no ten domek jest całkiem ładny. No a tak to i tak już to pewnie każdy widział. I doszły te nowe kurteczki i tak szczerze podoba mi się bardzo ta i by mi nawet pasowała, ale nie wydaję na razie kasy, bo ten koń dużo kosztował. Dobra, więc tak bym chciała bez przedłużenia polecieć z tymi zadankami. Co tam, Elizabeth? Chcesz spróbować się w Parallel Racing? Obawiam się, że jest pewien problem. Nieczęsto jestem zajęta, ale dzisiaj mam pełne ręce roboty. Okej. Bo widzisz, dzisiaj jest 15. rocznica śmierci tatki. Ronnie Bob Summers, tak się nazywał, był najlepszym rolnikiem na Jurwiku. W życiu nie widziałem, żeby ktoś tak szybko obrobił ziemię. Mieliście okazję się poznać? Pewnie tak, bo trudno go było przegapić. Miał brązowe włosy, nosił kurczele w kratę, czerwone buty i ogrodniczki. A nie opisujesz teraz... No, w sumie, ja na 15 lat to właśnie miałam to powiedzieć, że mnie nie było. Na pewno wierzę ci na słowo, bo wydaje się, jakbyśmy mieli cię na Jurwiku od zawsze. W końcu tak dobrze znasz tę wyspę. A może to nie ty, tylko jakaś inna Elizabeth? Kto wie? Co? Skoro już wiesz wszystko o tym wielkim człowieku, mogę ci wyjaśnić, dlaczego dzisiaj jestem tak bardzo zajęty. Razem z rodzeństwem organizujemy uroczystość upamiętniającą naszego ojca. To będzie coś wspaniałego, zobaczysz. Właściwie to możesz, chcesz nam pomóc? No dobra. Im więcej, tym weselej. Elizabeth, pomyśl o tacie. Ronnie Bob Summers, najwspanialszy rolnik w historii. Będzie ci wdzięczny za pomoc. Ale spoko, nie naciskam. No jasne, przecież jak już tu jestem, no to wiesz. No wiesz. Pomyśl o tym, dobra, nigdzie się stąd nie ruszam. Jeśli nie pomożesz, to przecież wcale nie zawiedziesz starego, dobrego tatki. Ehe, przepraszam, ale muszę zadbać o czyjąś cześć. 20 PD, no nieźle, nieźle. A więc chcesz pomóc Summersom? To bardzo miłe. Dobra, co możesz zrobić? A, tak, brakuje nam tego, czym uczcimy pamięć naszego ojca. Obrazu. Zamówiłem portret u obiecującego artysty z miasta Jurwik, który ma swoje studio gdzieś na placu Aiden. Nie mogę zostawić gospodarstwa, więc może ty znajdziesz tego malarza? Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, Elizabeth, więc tak, musisz jechać do... Hej, czekaj, Bonnie, miło ci widzieć. Co cię tu sprowadza? Do domu was, dzieciaki. Mówiłam się ze znajomym na rozmowę wideo i pomyślałam, że przyjdę tutaj poszukać ciszy i spokoju. Jasne, Bonnie, proszę bardzo. A co tam u twojego przyjaciela? Biedaczysko chyba ma problemy. Ciągle dostaje kwiaty i kondolencje dla kogoś, kto umarł, ale zupełnie nie wie, o co chodzi. Dziwna sprawa. To okropne. U nas zawsze jesteś mile widziana, więc możesz zostać, proszę bardzo. Ale czekajcie, czy jej przyjaciel to nie jest ten ten rolnik, ten z Silosu, zapomniałam, jak on się nazywa. Dzięki, młody, pójdę sobie tam, do potem. Bo on jest super, nie? Dla mnie i mojego rodzeństwa jest prawie jak druga matka. Ale wracajmy do naszych spraw, Elizabeth. Musisz jechać na plac Aiden i znaleźć tego malarza. Nazywa się Rami. Dzięki za pomoc i do zobaczenia potem. No dobra, ale czy... No serio, tak mnie to zastanowiło, bo... Czyli, że jej brat, znaczy jej kumpel, czyli brat... Marleja nie wie o tym, że umarł jego ojciec. Okej, no nieźle. Jest to w ogóle ciekawe, ile ta historia będzie trwała. I te nowe MSP nadal się nie przyzwyczaiłam do tego, bo nie za często tutaj spędzam czas. W ogóle ostatnio mniej gram w sobą, było nudno, ale te zadanka całkiem ciekawe się zapowiadają. Już chciałam tam jechać do podwózki. W ogóle też przepraszam, że mam jakiś taki zachrypnięty głos trochę, ale po pierwsze trochę jestem chora, a po drugie niedawno wstałam, bo chciałam nagrać ten odcinek wczoraj w sumie, no to już wam mówiłam, ale jednak nie dałam rady i dzisiaj wstałam wcześniej, żeby to nagrać, żeby to po prostu już wleciało. W ogóle były podwójne Star Coins i wreszcie kupiłam sobie dwa tysiaki. A i jeszcze jedna rzecz, bo...
Do tej aktualizacji też dodali obniżenie ceny kuców walijskich, tych, które były na południowym kopycie, bo będą nowe modele, także no, one stoją teraz, jak wyjedziecie sobie z chatki Hermita, tam jakby trochę po lewo. Nie wiem, ja mam jednego, nawet trochę żałowałam, jak kupiłam, bo w sumie to było dawno, ale te ich animacje trwały, była taka rozciągnięta, pamiętam. Ale generalnie jest uroczy, no i nie wiem, może nawet kupię. Zastanowię się w sumie. No ale na małą cenę zmniejszyli, także opłaca się. W ogóle fajnie, że tak ostatnio są te promocje na te konie. To nie jest akurat promocja, ale no, były z tym obniżaniem tych cen. Nie pamiętam w sumie, ahałów chyba? No nieważne, jesteśmy już. Pari to jest jego kot, czy co? Aha, to jest papuga, dobra. Portret tego rolnika, wysłałem go już kilka dni temu. Biedny Marley, obraz powinien do niego dotrzeć już wczoraj. Miał go dostarczyć ten kurier, JP. Często przychodzi, czy JB, nie wiem, na kawę do centrum handlowego. Może go tam znajdziesz, powodzenia. No serio, ja już kiedyś miałam z nim pamiętam, były z nim zadania. Trzeba było mu dać kawę i pewnie znowu będzie trzeba mu dać. Nie mam kawy i będę musiała kupić. No i mało kasy. A dobra, no to lecimy tam. Okej, widzę go już przez okno w kawiarni. Także no, dawaj tę paczkę. To ważne, właśnie miałam wypić w Yorbooksie. Trzecim dużym mrożonym macchiato z karmelem. Nie mogę teraz rozmawiać, jak to mówią. Najpierw kawa, potem życie. Nie mówią tak. Też szukasz JP? To usta się w kolejce. Czekam tu już prawie od godziny, żeby skończył swoją słabą kawę. Mogę zadać ci pytanie? Moja koleżanka Sunshine Joy Tree robi ankietę dotyczącą mieszkańców. Powinno być dotyczącą, no ale nieważne. Mieszkańców Yorwiku. Chcę się dowiedzieć, co ich pobudza do działania i dlaczego kochają tę wyspę. Ankieta nosi nazwę Serce Yorwiku. Sunshine mówi, że mieszkańcy wyspy są połączeni jakimś magicznym darem. Dla mnie to świetny sposób, żeby poznać ludzi, z którymi normalnie się nie rozmawia. No, to dlaczego kochasz Yorwik? Co tu cię trzyma, Elizabeth? Boże, przepraszam, ale mam jakąś taką suchość przez to, że stałam niedawno. No, nie wiem, to i to chyba, no i to rzecz jasna. Weźmy to. Chociaż no magię? Nie no, weźmy to. Czyli lubisz bawić się w detektywa. Mnie i moim przyjaciołom też potrafiły się różne osobliwe i niewyjaśnione rzeczy. Najdziwniejsze są jednak te włazy porozrzucane po całym Yorwiku. Ponoć nocą świecą. Udało ci się już je zobaczyć? Dzięki za twój czas i cenne uwagi. O, JB w końcu chyba wypił tę swoją cieniutką kawusię. Proszę, możesz nie porozmawiać przede mną. Potraktuj to jako podziękowanie za twój czas poświęcony na ankietę. Do zobaczenia i pamiętaj, spieszysz się gdzieś, wezwij syn taksi. A ogólnie to jest chłopak czy dziewczyna? Tak, nie pamiętam za bardzo, jakie były z nim zadania, a tak patrzyłam na niego i... Nie no, chyba dziewczyna. Chociaż no wygląda też trochę jak chłopak, ale ma kolczyki, no ale w sumie to nic nie znaczy, bo chłopaki też noszą, no nie, jeszcze w jednym uchu, dobra, nie wiem. Dobra, wypiłem całą kawę, teraz mogę zacząć dzień. Ach, jak ja uwielbiam kawę, jakby była częścią mnie. Hehe, dobra, więc o co chodzi? Obraz od Ramiego, zostawiłem go w porciach. Chyba wypiję jeszcze jedną kawę. O Boże, serio? Jedź tam, jedź tu, potem jedź tam, żeby odebrać to i to będzie tam jednak. Dobra, nieważne. Lecimy. Dobra, tu coś mamy, widzę na mapce, także lecimy. Gdzie to jest? O, dobra, jesteś. O, zrobiłam kółko, bo mogłam tutaj przebiegnąć. Halo, szukasz może jakiegoś obrazu? Podążasz śladami JB? Tak? Nie tylko ty. Słuchaj, jestem dość zajęty, więc pomogę ci tylko wtedy, jeśli ty pomożesz mnie. Poszukam informacji na temat przesyłki, jeżeli zajmiesz się etykietami kontenerów transportowych. No, raczej, że nie zrobisz nic dla mnie za nic. Bezinteresownie, tylko muszę ja coś dla ciebie zrobić, także no, spoko. No, ale w sumie wiadomo. Nie mówcie, że będę musiała to rozwozić. Wiadomo, że tam chcieli przedłużyć po prostu te zadania i to jest w sumie spoko, no ciekawe nawet, że mamy sprawdzać jakieś tam kontenery. No lepiej niż gdyby dał nam ten obraz i mielibyśmy wracać, także no, w sumie no nie narzekam już. Wszystko? Nie? Gdzie jeszcze? Ale jak będę to musiała rozwozić, to zajmie mi to milion lat. Kurczę, a chciałam, żeby ten odcinek nie był taki długi, a w końcu będę musiała pociąć, żeby zrobić jakby jedną część aktualizacji, a drugą z wyścigu, a to będzie bez sensu, serio. Co? Tajne?
Fajne, okej. Świetnie ci to idzie. Może zastanów się nad karierą pracownika portu. O, chyba znalazłam to, czego szukasz. No to dawaj. Twoje przesyłka jest na poczcie Srebrnej Polany. Mają jakiś literek. Szukaj go, a może znajdziesz i swoją paczkę. Powodzenia. No serio, nie mogliśmy po prostu najpierw pojechać do tego Dereka i go zapytać, czy nie ma paczki mojej Marleya. No dobra, no jak zwykle. Okej, jesteśmy i w ogóle sprawdziłam sobie odcinki z tej aktualizacji na YouTubie i w sumie to są dosyć długie, także się zapowiada jednak trochę dłuższa ta aktualizacja, w którą ja jadę. Jezu, kompletnie nie ogarniam tego wszystkiego, co tu jest teraz do nowego dodanego. Dobra. Więc lecimy. Także nie wiem, ile to jeszcze się pociągnie. No, w sumie fajnie z jednej strony, a z drugiej chciałam, żeby ten odcinek był krótki, a jeszcze wyścig mam. Dobra, no faktycznie jest coś. O, hej, szukasz może ogromnego obrazu kogoś, kto wygląda jak Summers? Szukam, tak się składa akurat, przypadkiem. Na pewno dasz sobie z tym radę? Trochę trudno go chwycić, no ale jest z tobą Spark Angel. Razem na pewno sobie poradzicie. Tak jest, kapitanie. Dobra. I mogę ten... Szybko mogę. A generalnie też wam powiem, że te konie mega mi się podobają. W ogóle, no, wybrałam tego, ale on w ogóle tak słodziutko wygląda, tak grzywa. Generalnie one mają więcej grzyw. I jeszcze chyba trzy mi się tak mega podobały, ale ostatecznie stwierdziłam, że jednak ta początkowa. I serio, animacje też mi się mega podobają. Chociaż nadal mi się wydaje, że on jest taki trochę taki jakiś, nie wiem... W niektórych chodach za długi, w niektórych taki przekrótki, ale ogólnie jest, no już tak minimalnie, jest naprawdę śliczny i mega mi się podoba w ogóle też ten cwał, on tak fajnie, no on tak fajnie biegnie. Serio, mega mi się podobają. Obraz, masz go, Elizabeth, świetna robota, Spark Angel, nie musi już go dźwigać, zaraz go odbiorę i postawię w odpowiednim miejscu. Okej. Okay. Rodzinne spotkanie. W samą porę poznaj moją rodzinkę. Zostaniesz z nami na uroczystości? No raczej. Witajcie, bracia. I Courtney. Pff, masz obraz? Cieszę się, że w końcu uczcimy tatę. Dacie wierzę, że nie ma go już z nami 5 lat? Pociąga nosem. A nie 13? Bracie, nie ma go już 8 lat. Co wy tym wyobrazicie? Tata żyje. Widziałam go w zeszłym tygodniu. Pamiętam, że jak były te zadanka z restauracją, to ona chyba takie właśnie rzeczy gadała. Roni, zaczekasz chwilę? Muszę posłuchać tego, co tu się dzieje. Czekajcie, musimy odpakować obraz. Gotowi? To do dzieła. Tacie by się spodobał, prawda? Wykapany on. Tak, świetny obraz. Podobają mi się te ziemniaki. Fajny dodatek Marley. On wygląda totalnie jak Marley chyba. No wiecie, no... identycznie. Zebraliśmy... Chociaż nie, no patrzcie, on ma niebieską, no a tamten miał czerwoną, no ale generalnie, no to wiecie, identyczne. By uczcić pamięć wspaniałego ojca, najlepszego. Oj, o rany. W zeszłym roku straciliśmy naszego ukochanego tatę, człowieka legendę, Roniego Boba z Summersa. Ale czekajcie, bo mówił wcześniej, że 13, ten mówił, że 8, ten, że 3. Ona, bo nie rozmawia z Ronim, także no... Przestań gadać wszystkim, że nie żyje. Co... Czasem wciąż słyszę jego głos. Niesie się po polach ziemniaków, mówiąc nam, jak bardzo za nami tęskni. Wiesz co, Roni, zaraz do ciebie oddzwonię. Ale że co? Że serio będzie taka akcja, że on... No nie, no świetnie to wyślili. Niezła mowa, Marley. Prawie się popłakałem. Prawie. Dzięki, że przyszliście, bracia i siostro. Wspaniale móc z wami upamiętnić tatę. Mam nadzieję, że niedługo znów wpadniecie, ale nie za szybko, Courtney. Pchi. To spotkanie byłoby idealne, gdyby był tutaj nasz brat Harley. Nie rozmawiałem z nim od 3 tygodni. Od 3 tygodni? Ja nie mam od niego żadnych wieści od kilku lat. Harley? Kim jest Harley? Ech, znowu to samo. Słuchajcie, czy mogę coś powiedzieć, zanim ta uroczystość dobiegnie końca? Chodzi o waszego tatę. No, nieźle będzie, jak on jednak żyje. Dobra. Oczywiście, Bonnie, najpierw muszę ci podziękować. No to spoko. Chcę ci coś dać w ramach podziękowania za twoją pomoc. Możesz czuć się częścią rodziny Summersów. Tatko byłby dumny, gdyby mógł to zobaczyć. Serio? Ale przynajmniej jazda 8, no. Więc jeśli chodzi o waszego ojca, muszę wam coś wyjaśnić. To prawda, że wasz tata żyje. Że co? Widzicie? Próbowałam wam powiedzieć. Co? Teraz już nic nie rozumiem. Tak, wiem. Dzień jest zbyt krótki, żeby to wyjaśnić. Więc po prostu musicie wiedzieć, że stary Roni Bob żyje i ma się dobrze. Tak czy siak, obraz na pewno mu się spodoba. Ale jak? Pamiętam jego pogrzeb, jakby to było wczoraj. Bracie, to było 15 lat temu. Ej, no, a czy on niedawno nie powiedział, że tam nie ma go już z nami od 3 lat, czy coś takiego? Już nie pamiętam.
Aha, no tak, już jak powiedziałam, trudno to wyjaśnić. Jestem dobrą przyjaciółką waszego taty, dlatego trzeba wam wiedzieć, że czasami tylko jedna kopia kogoś to za mało. I tutaj do gry wchodzą nauka, technologia i odrobina robotyki. Elizabeth, rozumiesz, o co mi chodzi? Bo to się po prostu rozumie. Nie mam pojęcia. Twoją darkową... dobra, no weźmy to. Bez dwóch zdań, ale czasami Jorwik potrafi być tak niesamowicie nudny, że trzeba zacząć coś wymyśleć, żeby uatrakcyjnić tę wyspę. O czym ty... nieważne. Cieszę się, że uczciliśmy naszego tatę. Karnej, Kortnej, chodźmy stąd. Tak, tak, było bardzo miło, ale też już uciekam. Czołem. O kurde, przepraszam, bo ten mikrofon trąciłam. No generalnie nieźle, nieźle. W ogóle wasz tata żyje, co? Dobra, dobra, fajnie, fajnie było. No to chodźcie stąd. Rety, co za chaos informacyjny. Tatko nie umarł, ale ja mam coś dla ciebie. Podziękowanie. Wezmę cię za kogoś od Summersów, jeśli będziesz tym jeździć po Jerwiku. Do zobaczenia. No nieźle. Kurtaczka taką jak ma tutaj Marley. Fajna, fajna. No, od razu wygląda się jak wiejska dziewczyna. Idealnie pasuje mi do kompletu, kochani. No i oczywiście tam PD chyba. Wyglądamy teraz jak bliźniacy, więc no spoko, spoko. Jeszcze czapkę bym taką chciała, więc no. Lecimy z tym wyścigiem od razu. Sałata, cebula i ziemniaki. O, witaj. Jak najbardziej lubisz jeść ziemniaki. Gotowane, tłuczone czy w potrawce? Dlaczego pytam? Odszedł jeden. No, głupku. No przecież przed chwilą ci powiedziała, że jakby żyje. A teraz nagle mówisz, że odszedł 11 lat temu. A wcześniej powiedziałeś, że 15. Co to jest w ogóle za historia? Kordnej, dobra. Ziemniaczane baterie. Chwila, ty i Spark Angel. Dobra, wiecie co? Nie chcę mi się tego czytać. Tak to jest nudne. I mnie ta historia... No ta historia była ciekawa. Aczkolwiek, w sensie zadania były całkiem długie i fajnie się zakończyły. Podobało mi się, ale nie podoba mi się to, że on teraz mówi, że on nie żyje znowu, skoro mu powiedzieli, że żyje i skoro... No nie wiem, no. Ale fajnie to wykminili, fajnie to zrobili. Ogólnie nieźle się skończyło. I mam nadzieję, że może będzie w ogóle... fabule z tym jakiś ten związany, skoro on tam jest ukryty przez ten Dark, czy coś tam jest jej jakąś tam darkową przyszłością. No także nieźle, nieźle. No ale dobra, no na fabułę to i tak sobie poczekamy. W ogóle ja już mam ferie, także no w tym tygodniu i w następnym. I jest, no i w ogóle zawsze jak mam wolne, to już sobie tylko liczę, ile zostało i zero mam frajdy, więc no teraz nie, postanowiłam tak nie robić. No ale cóż, i tak są zdalne, więc w sumie po feriach wrócę na zdalne, więc to trochę jak ferie, no ale nieważne. Marley, zielenina wszędzie zielona. I ha, tata powtarza, żebym nie bawił się jedzeniem. Nie mów nikomu, ale Barney przygotowuje zieleninę tak, że ta nigdy się nie psuje, więc jeśli zechcesz jeszcze raz wystartować w tym wyścigu, wyciągnę warzywa i znowu przygotuję dla ciebie tor. I podobno teraz dostajemy ten 200. O, fajnie. No generalnie, no spoko jest ten wyścig, ale taki zwykły wyścig, nie jak wyścig. I w ogóle myślałam, że ten ziemniaczany wyścig to jednak będzie to zbieranie ziemniaków, bo fajnie gdyby dodali ten jakby wyścig, co jest tylko w tych zadaniach takich, no na robienie ziemniaka tutaj u Marleya, do takich zwykłych wyścigów, ale jednak to jest taki zwykły wyścig. No także nieźle, nieźle. Dobra, no i w sumie tyle, co ja wam jeszcze mogę powiedzieć. Kończymy sobie ten wyścig, a za tydzień chyba znowu jest coś z tą farmą Marleya, także no nieźle. Cały czas są z tym aktualizacje. No ale trudno, trudno. Kurczę, trochę jest pogmatwany ten wyścig. Dobra. Dobra, lecimy. W ogóle jestem też trochę ciekawa tych nowych kucyków. Pewnie się skuszę, chociaż no, chcę oszczędzać te starcoinsy, więc no... Więc oszczędzam, ale nie wiem, czy mi się uda, nie chcę kupić żadnego konia. W ogóle też zauważyłam, że dodali tylko 4 maści tych nowych apalosów, tak jak robili kiedyś, a ostatnio już przez kilka miesięcy, przez kilka ostatnich koni dodawali jakby od razu wszystkie, więc ciekawe, czy tych więcej nie ma, czy w sensie są, ale jeszcze ich nie mają zrobionych do końca, czy po prostu chcieli dodać je później. Także dobra, no w tym odcinku to tyle. A, ominął mnie jeszcze taki wyścig na arenie, ale nie będę wam go pokazywać. Także no cóż, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zadanka były fajne, podoba mi się. Koszula też jest spoko, powiedzmy, do jakiegoś tam
zestawu będzie mi pasował. O Jezu, to po prostu wisi. Ej, fajnie, fajnie. Do jakiegoś obrazu, do jakiegoś zestawu może mi się przypasuje, albo nie, no nieważne. Także ja wam bardzo, 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 bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.